Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. To nasza seria podcastów, w której rozmawiamy, jakie możliwości zawodowe oferuje branża stylizacji paznokci. Dzień dobry, podcasty Indigo Magda Malaczyńska. Witam moją gościnię Katarzynę Kaczmarek. Witam serdecznie. Kasia tytułem wstępu posiada 22 lata doświadczenia w branży, od 17 lat w szkoli. Jeżeli jeszcze jej nie kojarzycie, to koniecznie wejdźcie na Instagram i zobaczcie, cóż codziennie Katarzyna czyni. Kasiu, jak Cię znaleźć na Instagramie? Kasia, podłoga SN Studio albo po prostu SN Studio Poznań. Dzisiejszy temat dotyczy istotnej kwestii. Skąd brać nowych klientów? Dokładnie tak. W związku z tym, że jestem starak dinozaur, <laughs> to przeżyłam już różne mm, lata w naszej branży. Ja osobiście, zaczynając swoje pierwsze kroki, otwierając swój pierwszy salon kosmetyczny, oczywiście, tak jak pewnie większość z nas, zaczynałam. Ja najpierw robiłam paznokcie w domu, potem otworzyłam pierwszy salon, no i trzeba było tych klientów pozyskać, więc wtedy były czasy, kiedy się robiło ulotki, wrzucało się je do skrzynek. Ja nawet poszłam o krok dalej i tworzyłam plakaty dużo formatowe, i wieszałam na supach. Jak się potem okazało, były za to mandaty. <grym> <noise> Dzisiaj w 2022 robi się to zgoła inaczej, ale nie wyprzedzając faktów. Katarzyno, w jaki sposób uświadamiasz swoim kursantkom, gdzie jest klient? No to zacznijmy od quizu. <noise> e, słuchajcie, jakbyśmy się miały zastanowić, i mamy takie zadanie, trzeba nam natychmiast do dnia jutrzejszego zakupić pomarańczowe kalosze Huntery. Co robimy, gdzie ich szukamy? W telefonie. No właśnie. Jak Katarzyna szuka miejsca, gdzie mogłaby w Poznaniu zrobić piękne brwi, na przykład z henny Pudrowej, to co robi? Wchodzi na Instagram, wpisuje hashtag brwi Pudrowe Poznań, mhm. wyświetlają mi się różne zdjęcia, scroluję sobie coś, co mi się najbardziej podoba. Jak mi się spodoba, robię klik, wchodzę, patrzę, czy przy zdjęciu jest lokalizacja, patrzę, czy jest to zdjęcie, czy to salon, czy jest możliwość umówienia się. I tak oto ostatnio wylądowałam na właśnie takiej usłudze. Czyli znalazłam ją zwyczajnie w świecie na Instagramie. I z tym trzeba się pogodzić. Jeżeli chcesz działać w branży i mieć klientki, Twój profil musi hulać. Oczywiście nie tylko Instagram, ale też Facebook, ponieważ nadal jest duża rzesza osób, które są trochę. Takimi w cudzysłowie, nie chciałabym nikogo urazić, ale dinozaurami, mm -hmm. i korzystają jeszcze z tego y, źródła, jakim jest Facebook, ale jak każdy z Was pewnie pamięta, nasza klasa też kiedyś istniała, mm. <noise> dzisiaj jej nie ma. No i czy nam się to podoba, czy nie, jesteśmy bardziej y, przychylni scrolowaniu, czyli jakby idziemy bardziej w kierunku tego Instagrama, w kierunku tego TikToka, i faktycznie, jeżeli nas tam nie ma to możemy mieć, o ile już nie mamy dużego problemu. Ja w ramach takiej ciekawostki mogę dodać, że dzisiaj już oczywiście nie prowadzę salonu kosmetycznego, ale nadal. Sprzedaję usługi. Mhm. Dzisiaj sprzedaję usługi w postaci szkoleń i jak się możecie pewnie domyśleć, większość kursantek, które do mnie trafiają, trafiają właśnie dlatego, że widzą moje poczynania na Facebooku, na Instagramie i na TikToku. Oczywiście bardzo ważną kwestią jest posiadanie dobrej wizytówki internetowej w Google'ach. Świetnie opisanej. Bardzo istotne jest y, robienie bardzo dobrych jakościowo usług, dlatego że marketing szeptany, czyli wszystkie klientki, które trafiają do nas z polecenia, to jest złoto. Mhm. Ale nie zapominajcie, że bardzo ważnym elementem każdego biznesu jest pozyskiwanie nowych klientów. Jak ich pozyskać? No właśnie poprzez kanały social media. Dodatkowo mamy takie duże ułatwienie, że pracujemy z bardzo fajną grupą docelową. W większości są to kobiety, a kobiety kupują czym oczami. No właśnie. Mamy też produkt, który aż się prosi, żeby go sfotografować z jednej strony, bo jest to bardzo, bardzo fotogeniczna rzecz, świeżo zrobione paznokcie. Z drugiej strony nie jest łatwo zrobić dobre zdjęcie. I to myślę, że może zniechęcać i dziewczyny myślą, że szkoda marnować czasu na to, żeby się starać i to zdjęcie zrobić dobrze i myślę, że to jest pierwszy mit, który powinnyśmy obalić. To jest przede wszystkim bardzo zła droga. Ja gdybym osobiście nie wstawiała poczynań moich kursantek na szkoleniach i gdyby moje aktualne i przyszłe kursantki nie widziały tego, jak można... Fajnie zacząć robić paznokcie po moich szkoleniach, to pewnie w życiu by się do mnie na to szkolenie nie zapisały. Mm. Nie wyobrażam sobie dzisiaj posiadać salonu kosmetycznego, gdzie świadczyłabym usługi stylizacji paznokci, kiedy nie chwaliłabym się całemu światu z tego, jak piękne robię paznokcie. Nawet ba poszłabym o krok dalej. Ja to się zaczynam zastanawiać, co jest dla nas większym problemem. Czy brak kompetencji technicznych do stworzenia pięknych paznokci, czy może bardziej brak kompetencji marketingowych, żeby powiedzieć całemu światu o tym, że ja robię te piękne paznokcie? I biorąc pod uwagę, że od trzech lat prowadzę szkolenia marketingowo-biznesowe z tego, jak prowadzić dochodowy salon, nie tylko w Polsce, ale też za granicą, znalazłam jeden punkt wspólny. Dziewczyny w tych salonach i mężczyźni również mają bardzo duży problem z tym, żeby się po prostu sprzedać. Niestety musimy natychmiast zacząć działać na tej płaszczyźnie, ponieważ samo się to za nas nie zrobi. Co więcej, z mojego doświadczenia wiem już na pewno. Że mając salon, w którym sprzedaję usługi, w życiu nigdy nie zatrudniłabym żadnej firmy zewnętrznej, która prowadziłaby mi mój kanał na Instagramie czy na Facebooku. Dlaczego? No dlatego, że nikt bardziej nie rozumie tego mojego klienta niż ja sama. Nikt lepiej mu nie wytłumaczy, czym jest usługa manikuru kombinowanego. Nikt lepiej mu nie wytłumaczy tej już z założenia zawiłej nazwy, no bo klientka sobie myśli, co kombinowany w ogóle? Może mhm. ona coś kombinuje, może ona coś tu przekombinuje. A nie wiem, ja to zawsze porównuję. Słuchajcie do mm, takiego wyszukanego menu kulinarnego, gdzie idziesz do restauracji i nagle widzisz danie i nie masz zielonego pojęcia o co chodzi. Mhm. I widzisz danie, które znasz i wiesz, jak smakuje. Mhm. I co robi człowiek? Nieważne jaki. Czy wykształcony, niewykształcony, czy chętny do myślenia, czy niechętny do myślenia, taki wiecie, zmęczony. My... O, nie to określiłaś. No tak. No, niechętne do myślenia. No niechętne do myślenia, czasami po prostu jesteśmy przetyrani i nawet nam się nie chce wkładać energii w to, żeby się nad czymś zastanowić, więc po prostu robimy to nieświadomie, wybieramy z automatu to, co znamy, więc mhm. jeżeli nazywamy różnego rodzaju usługi, bądź w ogóle to są nowe usługi, które się nazywają tak, a nie inaczej i my jako właściciele salonów nie zadamy sobie trudu, żeby klientowi wytłumaczyć, co mhm. on będzie miał za korzyści z tego, że skorzysta tej usługi, jakie profity ta usługa niesie dla niego, to niestety, ale tego nie sprzedamy. I wybaczcie, ale z całym szacunkiem i uszanowaniem kompetencji naprawdę różnych, naprawdę na wysokim poziomie. Firmy zewnętrzne, które nie siedzą w butach w tej naszej branży, będą miały po prostu z tym problem, albo najzwyczajniej będą nas prosić o to, żebyśmy dostarczyli wyczerpujący opis do danej usługi. I ja tutaj zawsze mówię. Po co robić to dwa razy? Zróbcie już to same, nie będziecie musiały za to płacić, a wasza klientka dodatkowo buduje sobie relacje z wami, jakkolwiek to nie jest irracjonalne, mm -hmm. to jeżeli ktoś Cię kojarzy z Instagrama albo z Facebooka to i cię polubi, to on jakby Cię już znał i z pewnością chętniej przyjdzie do Ciebie na taką usługę. To prawda, to jest znak czasów. Tak. Są osoby, które się z tym nie zgadzają, które się na to buntują, które mi mówią, że nie cierpią swojego głosu, nie będą się nagrywać, nie lubią patrzeć na siebie. Też kiedyś tego nie lubiłam. Uwierzcie, mi wszystkiego idzie się nauczyć, do wszystkiego się idzie przyzwyczaić, ba! Ja to nawet polubiłam do tego stopnia, że faktycznie jest coś takiego, że, no już może teraz nie, ale był taki moment nawet, że u mnie w rodzinie mówili, że mi to już kompletnie odbiła sadówka do głowy, bo ja się bez tego telefonu nie ruszam. Efekt jest taki, że dzisiaj bez problemu sprzedaję wszystkie produkty, które tworzę w postaci szkoleń i widzę wszystkie moje kursantki, które prowadzą salony, że te, które naprawdę świetnie prosperują, mhm. to są te. Salony, które mają zadbane kanały właśnie kontaktu bezpośredniego z tym klientem i nie wyobrażam sobie o to nie zadbać. Jaki jest wzorcowy model prowadzenia social mediów? Przede wszystkim content i tutaj od razu chciałam powiedzieć Wam, że to jest yy, kluczowe. Musicie wejść w buty swojej klientki. Często widzę różne konta na Instagramie, gdzie na przykład dziewczyny, teraz takie się stało modne, piszą, czy wiesz, że na przykład naturalny dzisiaj z martwą częścią i tak dalej, i tak dalej. Ja się zastanawiam, co to interesuje Twoją klientkę. Mhm. Myślę, że niewiele. Z drugiej strony to, co wrzucasz, często jest taką chęcią pochwalenia się, nie wiem, ostatnich kompetencji nabytych ze szkolenia. I to jest super. Tyle, że zastanawiam się, co się lepiej sprzedaje, czy takie zdjęcia techniczne, zoomowe, które oczywiście jak najbardziej są super, pokazują kunszt Twojej pracy, czy bardziej takie fajne zdjęcia lifestyle'owe, które od razu ta Twoja klientka, która kupuje produkt oczami, widzi, że będą jej bombowo pasować do nowej torebki. Czyli taka fajna, stylowa, taka wiecie, instagramowa, takie zdjęcia z dodatkiem, nie wiem, torebki, kurtki, sweterka. Takie zdjęcia się klikają, takie zdjęcia się sprzedają i to są zdjęcia, które są już gotowym produktem dla waszego klienta. On się nie musi zastanawiać, czy ten pięknie wymalowany pod skórką kolor będzie pasował jej do jej nowych spodni. Tylko faktycznie widzi, że to w kompozycji, w całości wygląda zupełnie inaczej i po prostu ona nie wie dlaczego, ale jej się to podoba. Ty oczywiście wiesz, dlaczego to jej się podoba, bo jest to dobrze wykonane. I faktycznie warto od czasu do czasu wrzucić te zdjęcia techniczne. Niemniej jednak faktycznie większość y, takich przodujących firm, które zajmują się właśnie marką y, związaną ze stylizacją paznokci, faktycznie też na takich zdjęciach się opierają. Na przykład Indigo. Na przykład Indigo. <laughs> <laughs> Takie lakowanie. E, <laughs> słuchajcie, co jeszcze? Bardzo ważne jest to. Żebyście wiedzieli, że w tej chwili jest bardzo dużo miejsc, gdzie można się po prostu najzwyczajniej w świecie nauczyć takich kompetencji. Sama osobiście na przykład prowadzę szkolenie z tego, jak zrobić dobrą fotografię zdjęć paznokci. Dzielę się z dziewczynami informacjami o tym, jak prowadzić ten Instagram. Pokazuję, jakie są narzędzia, jak zacząć wstawiać posty, jak się nagrywa relacje. To naprawdę jest bardzo proste. Zresztą takich osób, które mogą Wam w tym pomóc na rynku polskim jest naprawdę bardzo dużo. Ludzie dzielą się tą wiedzą i to jest kluczowe, powiem szczerze, że jakbym miała się zastanowić, czy bardziej opłaca mi się zrobić jedną klientkę więcej, Bądź czy w tym czasie bardziej mi się opłaca zadbać o mój kanał na Instagramie czy na Facebooku, to zdecydowanie bardziej, bardziej opłaca mi się zadbać o ten kanał, dlatego że z tej dbałości mogę mieć, nie wiem, 20 nowych klientek, a nie zrobioną tylko jedną. I tutaj warto pomyśleć o tak zwanych działaniach wysokoopłacalnych. One może nie są do zmonetyzowania teraz i tu od razu, mhm. ale one są w perspektywie bardzo mocno dochodowe. Wiadomo, że chcielibyśmy, aby nasz wysiłek, który włożyliśmy w wykonanie paznokci, a następnie jeszcze przytrzymanie naszej klientki, tudzież załóżmy, że to paznokcie modelki, wykonanie zdjęcia, no to jest. Ambaras. I zrobiliśmy to zdjęcie, wrzucamy je w media społecznościowe i nie dostajemy takiej ilości lajków, jakbyśmy chcieli. Nasze wiadomości prywatne nie są zasypywane z prośbą o wizytę już na jutro. Słuchajcie, w internecie nic nie ginie. Jak ja sobie patrzę na mój profil, to widzę polubienia zdjęć sprzed roku, sprzed półtorej. I to widzę to notorycznie. Więc może i akurat w momencie, w którym wrzucamy zdjęcie... Akurat większość naszych obserwatorów jest na spacerze albo ogląda coś ciekawego na Netflixie, ale spokojnie, spokojnie, prędzej czy później, jeżeli wiedzą, że na naszym kanale dzieją się rzeczy ciekawe, wartościowe i... Ładne, estetycznie, wrócą do nas, odrobią zaległości, przejrzą nasze zdjęcia i prędzej czy później wybiorą któreś z tych paznokci na usługę. Dokładnie tak. Poza tym czasami mi brakuje, jak patrzę na profile niektórych salonów kosmetycznych, takich fajnych rzeczowych informacji z zakresu tego, że na przykład słuchajcie, pracujemy na takim i takim fajnym produkcie, ten produkt robi to czy tamto. Mhm. Dzięki temu produktowi możesz mieć na przykład taki czy nie inny efekt, jakby. To, że my na nim pracujemy, my to wiemy, ale klientka kompletnie nie ma o tym pojęcia i jeżeli wy nie zaczniecie uświadamiać tych klientów, dlaczego warto do Was przyjść, czym się wyróżniacie na tle konkurencji, nawet jeżeli dla Was to dzisiaj w Waszym mniemaniu jest błaha, banalna kwestia i może nie warto wcale o niej mówić, to się okazuje, że dla klientów to jest bardzo duża wartość dodana. Ja na przykład osobiście jestem też klientem, często korzystam z usług fryzjerskich, zresztą jak większość kobiet i na przykład gdybym była, nie wiem, w innym mieście, to pierwsze miejsce, z jakiego bym skorzystała, gdybym chciała Chciała sobie zrobić włosy, to z pewnością byłoby na przykład szukanie salonu firmowego Kerastasa, bo znam te kosmetyki, wiem, że są no. fajne i wiem, że polityka tej firmy jest taka, że jeżeli jest salon fryzjerski, który pracuje na tej marce, to ci fryzjerzy są wyedukowani w znajomości, no. właściwości tych produktów i na pewno optymalnie dobiorą mi produkt do mojego rodzaju włosów. Więc ja, szukając usługi fryzjerskiej, z pewnością. Zainteresowałabym się profilem, gdzie zobaczyłabym, właśnie między innymi, lokowanie produktu, na którym ten salon pracuje. Mm -hmm. A można powiedzieć, że Indigo ma już taką renomę pośród klienta końcowego. Że chwalenie się, że pracujemy właśnie na Indigo, może nam przynieść wyłącznie pozytywny feedback. Ja bym powiedziała, że on nie może, ale z mojego doświadczenia, ponieważ pod opieką swoją mam kilkanaście salonów na terenie województwa wielkopolskiego, to jest w ogóle jakaś magia. Słuchajcie, pracować z silnymi markami, dlatego, że mogąc poinformować ludzi, że akurat tutaj na przykładzie Indigo pracuje się na Indigo. Ja nie wiem, jak to się działo kompletnie, ale dziewczyny po prostu z dnia na dzień na przykład miały pełne salony klientów. Jakby ja codziennie mając tylko i wyłącznie na centrum szkolenia dostaje wiadomości na Instagramie albo dostajemy telefony z zapytaniem gdzie można zrobić fajne paznokcie właśnie na standardach Indigo właśnie na produktach Indigo i te wszystkie salony które że tak powiem mamy w Poznaniu one no są już przepełnione i one nie są w stanie tak naprawdę udźwignąć nowych yy, rzeszy klientów, ponieważ no po prostu dziewczyny są zapchane po kukardę. Więc to jest naprawdę duża siła, pracować z fajnymi markami. Zresztą, co tu dużo o tym mówić? Ja uważam, że Indigo wyznacza trendy w naszej branży i mówię to zupełnie obiektywnie, dlatego że sama współpracuję z tą marką od ponad 10 lat. Mogłabym pracować z każdą inną, ale w sumie nie, mia nie miałabym gdzie pójść. <grym> I powiem szczerze, że sama nie wyobrażam sobie w tej chwili pracować na czymś innym niż na tym, z czego jestem faktycznie osobiście bardzo zadowolona i co daje mi może, możliwość komfortowej pracy i fajnych nowości. Tutaj jeszcze muszę zaznaczyć, chociaż trochę się czuję już taka jak ponsowa, jak, jak pomidor, bo tak chwalić się to, wiecie, głupio. I widzicie, i robię dokładnie ten sam błąd, który robią stylistki paznokci, które nie chcą wrzucać pięknych prac albo nie chcą opowiadać o tym, że nauczyły się czegoś na ostatnim szkoleniu. A dlaczego? Dlaczego w ogóle mamy zakodowane, że chwalenie się jest czymś złym. Jeżeli chwalimy się czymś, na co zapracowaliśmy, to powinniśmy to robić z radością, a nie z jakimiś oporami. No ale widzicie, daleko nie trzeba szukać. Też mi trochę głupio się tak chwalić, ale chciałam zaznaczyć jedną rzecz. Jeżeli pracujecie nie na Indigo, tylko na jakiejś innej marce. Jeżeli macie jakiś produkt, który kochacie, który nigdy was nie zawiódł, opiszcie to, zróbcie o tym post. Rozumiecie, poinformujcie klientów, dlaczego wybieracie ten produkt. Pokażcie, że jesteście świadomą stylistką, która pracuje. Na tym, co wybrała, a nie na tym, co jej przyniósł przedstawiciel handlowy. I tutaj też znowu będzie o Indigo. Zachęcam do oglądania naszego YouTube'a, ponieważ tam dajemy ogrom informacji na temat produktów, jak na nich pracować, jakie mają właściwości i to jest wiedza, którą mam nadzieję w miarę, w dość przystępny i może nawet ciekawy sposób udaje mi się przekazać. Ta wiedza wchodzi wam do głowy i jesteście w stanie podczas usługi Powiedzieć, o właśnie, a to jest sugar, a to jest pejna, to jest baza mineralna, a to jest baza proteinowa i opowiadacie historię tego produktu, a ludzie bardzo lubią historię. Już abstrahując od tego, że jesteście profesjonalistą w oczach swoich klientów, wszystko co ma historię jest od razu ciekawsze kupują, ludzie to kupują słuchajcie, ja mam taki namacalny przykład, gdzie moja kursantka po jednym ze szkoleń kiedy jej opowiedziałam, że baza mineralna zabiera sobie krzem, cynk mm -hmm. e, keratyninę, słuchajcie ona wróciła do salonu nałożyła swojej klientce ten produkt na paznokcie, opowiadając o nim tak zafascynowana, jakby w ogóle Ameryka odkryła, bo jakby nigdy wcześniej się nie zastanawiała, co jest tą wartością, taką szczególną w tym produkcie, słuchajcie jej klientka dosłownie wróciła do swojej jego zakładu pracy mhm. i oznajmiła wszystkim koleżankom na kamie, że ona to ma w ogóle fenomenalny produkt na paznokciu. I mhm. jej kosmetyczka, to jej po prostu nałożyła tam jest krzem, cynk keratynina. Słuchajcie, efekt był taki, że dwie inne koleżanki przyszły po prostu do niej na usługę, dlatego że uznały, że skoro tamta poprzednia nic nie mówiła i w sumie nie wiadomo, co to jest za baza i czy ona coś zawiera, one po prostu, jakby czuły się. Tak dopieszczone jakością mhm. produktu, że no, postanowiły zmienić stylistkę. Co więcej, ja sama. Ja sama, słuchajcie, uwielbiam drobne szczegóły. To są drobne rzeczy, mm. dla których my byśmy uznały, że nie warto o tym mówić, a ja uważam, że warto. Ostatni przykład z mojej wizyty u fryzjera, słuchajcie, często podaję go na moich szkoleniach mm. biznesowych. Ja po prostu uwielbiam ten moment, kiedy wpadam słuchajcie, do mojego fryzjera i na stole stoją trzy rodzaje herbaty. Ja mam do posłodzenia i miód, i cukier. Ja generalnie mogę wybrać, co chcę do tego stopnia, że siedząc u tego fryzjera i przebierając nogami, czasami mi po prostu nogi puchną. Te wizyty są po. Po prostu długie. Po prostu jest to, że moja fryzjerka ma nawet klapki do pedikuru jednorazowe, żeby klientki nie siedziały na boso. Jakby. Serwis, jaki idzie, mm -hmm. e, to jest po prostu kolejna rzecz, o której warto pisać na tych swoich e, kanałach, ponieważ ludzie tego nie wiedzą, co mm -hmm. u nas zastaną. Ja sama osobiście powiem szczerze, że się chwalę wszem i wobec prowadząc swoje szkolenia, między innymi projekt takiej półrocznej szkoły, gdzie słuchajcie, wrzucamy na Instagram e, ludziom śniadanie, jakie serwujemy naszym mm -hmm. e, studentkom. Ludzie do nas piszą wiadomości, o co chodzi, co to w ogóle za śniadania, a tam są słuchajcie, cały bufet. Dlaczego mamy się tym nie pochwalić, skoro dziewczyny przychodząc na szkołę mówią, że one specjalnie w domu śniadania nie jadły, mm. ponieważ czekały po prostu na to nasze wspólne śniadanie. To są drobne rzeczy, a wyróżniają nas na tle konkurencji i musicie się skupić na tym, co wyróżnia was, bo kontent jest bardzo łatwo mimo wszystko sobie ustalić. Jednym słowem, post z kubkiem herbaty, kawy, z pięknym serduszkiem, z ciasteczkiem obok i podpis. Większość kocha nas za paznokcie. niektórzy przychodzą tutaj również dla tej kawy i patrzcie, i od razu you made my day, pojawia się uśmiech dla osoby, która scrolluje, akurat trafia na takie zdjęcie, bo większość z nas lubi kawę na paznokciach. A wracając jeszcze do opisu, na czym pracuję, to przypomina mi się rytuał opowiadania w restauracjach, takich wyższego szczebla, kiedy przychodzi kelner, serwuje Ci danie i on Ci teraz tłumaczy, co jest... Czym? A że to pochodzi z. Ojej, nie mam teraz przykładu, ale wiecie, potrafią wyrecytować, co jest na tym talerzu, a zazwyczaj tam są rzeczy, których się zupełnie nie spodziewały. z Włoch. Tak, to taki już powiedzmy klasyk, ale często jest, wiesz, pomarańcza z tymiankiem w akompaniamencie salsepi. I takie, wiesz, rzeczy wysublimowane, a przecież to nic innego jak kawałek owocu i kawałek warzywa. Mhm. A już robi robotę, ponieważ ktoś to ładnie opowiada. I tak samo my powinniśmy opowiadać o tym, co nakładamy na Paznokcie, skąd to pochodzi, jakie są tego fajne cechy. Zresztą przetestujcie. Po prostu spróbujcie opowiedzieć dwa, trzy zdania klientce i zauważcie, jaka będzie jej reakcja. Bo widzicie, to też nie jest tak, że każda będzie teraz zachwycona i będzie chłonąć tą wiedzę jak gąbka, ale wystarczy, że na przykład co druga będzie zainteresowana, i później pocztą pantoflową opowie, że w tym salonie, tak jak Kasia wspomniała, nakłada się rewelacyjną bazę mineralną. Dokładnie tak. A co do zdjęć, jeszcze bym tylko dodała, słuchajcie, nie bójcie się tych zdjęć. Te wszystkie zdjęcia, które ja robię i robią moje koleżanki po fachu i salony, które pracują i świadczą usługi. Słuchajcie, to nie są żadne specjalistyczne zdjęcia. To są zdjęcia robione zwykłym telefonem, tylko jest uwzględnione odpowiednie światło, mhm. kompozycja zdjęcia, ewentualnie jakieś dodatki do tego zdjęcia, i to wszystko jest do zrobienia tak naprawdę w okamgnieniu pomiędzy klientkami. I tak jak już mówiłam, nawet jeżeli jeżeli metodą prób i błędów nie jesteście w stanie dojść do tego, w jaki sposób zrobić to zdjęcie, to na wyciągnięcie ręki są po prostu szkolenia, które Wam w tym zupełnie pomogą, i nie potrzebujecie tutaj żadnego specjalistycznego sprzętu. Podstawa. Żeby robić dobre zdjęcia, to zacząć robić zdjęcia i opublikować takie, które pewnie jak spojrzycie na nie za rok, to stwierdzicie ojej. Pomyślam to, co ja jak patrzę na swoje, które wstawiałam też rok temu. Jakby nikt nic nie przychodzi samo, człowiek Dokładnie. się uczy na swoich błędach, czasami na nie swoich błędach, to wtedy jest jeszcze szybciej i jeszcze lepiej, ale samo się nic nie zrobiło i po prostu nigdy się nic nie zbuduje, jak się nie zacznie. Teraz mamy tak dobrej jakości telefony, że naprawdę jesteśmy w stanie kupując sobie, już nie mówię iPhone 13, ale jakiejś lepszej, nowszej generacji telefon, wyczarować nim cuda. Zresztą chodzą legendy, że ponad lepszego niż iPhone 11 to jeszcze sam Apple nie stworzył. Chodzi o to, żeby próbować. Jak już zrobimy to zdjęcie, słuchajcie, żyjemy w czasach, gdzie na YouTubie masz informacje o wszystkim, a już na pewno o tym, w jaki sposób to zdjęcie delikatnie obrobić. I nie, nie chodzi mi tutaj o tworzenie nieprawdziwych zdobień na paznokciach, ale chodzi mi o to, żeby chociażby podkolorować Rozjaśnić. Czasami zdjęcie może wyjść w taki sposób, że ręka jest trupia, że nie widać tego całego efektu, który zrobiliście. To najczęściej jest zdjęcie, które po prostu trzeba rozjaśnić, może nieco podkręcić kontrast. Takie delikatne adjustments są moim zdaniem na miejscu, bo w żaden sposób nie przekłamują waszej pracy, jedynie upodabniają to co zrobiłyście i to co widzi ludzkie oko do tego co mają zobaczyć ludzie, którzy są u was na profilu. Słuchajcie, naprawdę to jest wielka sztuka i trzeba to robić w bardzo określonych parametrach, żeby robiąc zdjęcie nie musieć nic w nim poprawić aby faktycznie ono oddawało to, co chcemy przekazać. Ja myślę, że o tym trzeba mówić głośno, ale właśnie Kasia na swoich szkoleniach uczy jak to zrobić, więc proszę Kasia, powiedz, kiedy takie najbliższe szkolenie? E, no, te szkolenia odbywają się cyklicznie. Słuchajcie, omawiamy na nich różnice między Samsungiem, iPhone'em, a, iPhone a Huawei'em. Opowiadamy o tym, e, jakie parametry powinno mieć światło, jak się robi zdjęcia lifestyle'owe, jak się robi zdjęcia zoom'owe, techniczne, jak się robi zdjęcia z użyciem e, obiektywów nakładanych na telefon i to dwóch rodzajów, większych i mniejszych. Opowiadamy o tym, z jakiego programu korzystamy najczęściej, żeby właśnie rozjaśnić to zdjęcie albo go troszeczkę zblurować, albo podnieść kontrast. I teraz wiecie, od razu Wam możemy powiedzieć, że możesz korzystać albo ze Snapseed albo z Lightrooma, albo z Photoshopa w wersji telefonicznej. I te informacje znajdziecie. Na przyjdzie. YouTube, dokładnie. Tylko o ile łatwiej jest, kiedy przyjdziesz na szkolenie i ktoś ci pokaże, zobacz, tym słowakiem jest światło, a tym słowakiem jest kontrast. Nie rób tego, bo to wygląda sztucznie i nieładnie. A to jest też fajna opcja, bo tutaj sobie możesz ustawić tonację kolorów. Dla mnie obrabianie zdjęć to już jest tak, słuchajcie, powiem Wam szczerze, wchodząc na Instagramy, no, nie widzę zdjęć nieobrobionych. Prawda? Ale powiem Wam lepiej. Ja sama próbuję cały czas udoskonalić swoją technikę robienia zdjęć i powiem szczerze, że osobiście staram się już tak zrobić zdjęcia po szkoleniach, które wrzucam do social mediów, że ja w zasadzie ich w ogóle nie obrabiam. I jest to jak najbardziej możliwe. Powiem szczerze, że jeżeli je dobrze fajnie doświetlisz mhm. albo dobrze ustawisz światło, nawet jesteś w stanie zakryć, nie wiem, uszkodzoną skórkę, bo jesteś w stanie zrobić fajny cień. I tak naprawdę jesteś w stanie zrobić zdjęcie, którego pewnie nie będziesz tykać. Jest to do zrobienia. I to wcale nie jest trudne i to nie trwa godzinami, tylko musisz po prostu poznać zasady. I oczywiście, mówię, mnóstwo osób dzieli się tymi informacjami, mhm. więc warto po prostu z tego korzystać, zamiast tracić czas na taką naukę na swoich błędach. A to fajne, bo robienie zdjęć paznokci jest trudne w mojej ocenie. Trzeba zęby zjeść, żeby je faktycznie zacząć robić dobrze. Ale z drugiej strony, jak masz ustawione parametry światła, jak wiesz, że ta lampa, że to ustawienie w telefonie, daje dobry mariaż, to faktycznie to wtedy już nie ma nad czym pracować. A swoją drogą pomyśl sobie, ile osób na Instagramie wrzuca zdjęcia twarzy bez filtra. To się nie dzieje już. Wszyscy, mm -hmm. wszyscy chociaż trochę coś tam podkręcają, no i co? I to jest ok. No i teraz dzieli się ta obróbka na tych, co używają Facetuna, który powiększa oczy, powiększa usta i robi Ci w sumie taką twarz bez nosa, bo taki jest bluż na skórze. I to widzisz takie zdjęcia i po prostu od razu Ci odrzuca, bo wiesz, że one są, no, porobione. A są też takie zdjęcia, gdzie... Widzisz nawet fakturę skóry. Reasumując, żyjemy w takich czasach, że jest ogromna tendencja, aby wrzucać bardzo dobrej jakości zdjęcia na Instagram. Mało tego, Instagram w mojej ocenie staje się takim nowym Pinterestem, na którym pokazujemy tylko piękne rzeczy. Dokładnie tak. Co jeszcze bym mogła tak dorzucić w ramach takiej fajnej wskazówki? Pamiętajcie, że odchodzi się już od wielkich przytłaczających logotypów na zdjęciach. Mhm. To już w zasadzie jest pase, podobnie jak kawałek lampki, która wchodzi w kadr tej naszej ikeowskiej, to też już się tego nie, nie, nie korzysta się z tego, tego się nie używa, więc teraz jesteśmy w takiej dobie mniej znaczy więcej, mhm. więc te zdjęcia, żeby były po prostu ładne i wcale nie przestymulowane kompozycyjnie, więc okazuje się, że wy naprawdę nie macie dużej drogi do przejścia. Przed sobą, żeby nauczyć się robić po prostu piękne zdjęcia, dzięki którym będziecie mogły mieć z czym pracować i prowadzić kontent na swoich kanałach. Warto też obserwować Indigo designerki, ponieważ one są specjalistkami w robieniu pięknych zdjęć i się inspirować. Co złego w tym, że zobaczę, o, a takie ułożenie ręki, o, a takie zestawienie ręki i torebki, o, a tutaj, jak to fajnie wygląda, kiedy ta ręka jest przy buzi i widzę tylko fragment ust. No dlaczego nie? Próbujmy. patrzmy, jakie. One mają zasięgi pod zdjęciami, próbujmy się inspirować. Dokładnie tak. Jak prowadzić kanały, to jest w ogóle też szeroki temat. Myślę, że warty nagrania kolejnego odcinka. Tak jest. Ale od czegoś trzeba zacząć, więc ja trzymam za Was kciuki. Mam nadzieję, że te z Was, które nie mają jeszcze konta firmowego, nie chcę nawet myśleć, że takie osoby tu są, i te, które mają i one są zakurzone. To trzymam kciuki za to, żebyście je odkurzyły, zaczęły działać, a te, które prowadzą te kanały, to żeby sobie wrzuciły jako punkt taki nadrzędny systematyczność. Niech to będzie może co drugi dzień, ale niech to będzie co drugi dzień i mhm. niech ci wasi klienci wiedzą, że warto wchodzić na te wasze kanały i zaglądać, bo coś tam się dzieje, a nie raz na ruski rok tylko. Dokładnie tak. Bardzo dziękujemy za uwagę i mamy nadzieję, że do usłyszenia w kolejnym podcaście Indigo. Bardzo dziękuję za zaproszenie i do usłyszenia. Cześć!